Power BI umożliwia udostępnianie stworzonego pulpitu nawigacyjnego innym i jest to bardzo proste. Należy jednak pamiętać, że aby udostępnić innym dashboard, zarówno ty, jak i odbiorcy muszą posiadać licencję Power BI Pro lub zawartość powinna znajdować się w Premium Capacity. Będąc w widoku pulpitu nawigacyjnego, kliknij w polecenie Udostępnij znajdujące się na górnym pasku. W nowym oknie masz dwie zakładki. Udostępnij, w której możesz zdefiniować osoby, którym chcesz udostępnić dashboard, oraz Uzyskaj dostęp, w którym znajdują się informacje o osobach posiadających dostęp do danego pulpitu nawigacyjnego. Aby udostępnić pulpit innym, kliknij w zakładkę Udostępnij i w polu Nadaj dostęp do zacznij wpisywać adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić dashboard. Jak widzisz, Power BI podpowiada adresy e-mail z Twojej organizacji. Po wprowadzeniu adresu e-mail możesz także dołączyć treść do wiadomości. Pozostają jeszcze dwie opcje. Zezwalaj adresatom na udostępnianie pulpitu nawigacyjnego. Jeśli pozostawisz tą opcję zaznaczoną, to osoby, którym udostępnisz dashboard, będą mogły go udostępnić ponownie innym osobom. Oczywiście pojawią się one w zakładce Uzyskaj dostęp, z poziomu której jako właściciel dashboardu będziesz mógł ich usunąć, aby nie mieli do niego dostępu. Odznaczenie opcji Wyślij powiadomienie e-mail do adresatów spowoduje, że nie dostaną oni powiadomienia o otrzymaniu dostępu do udostępnionego im pulpitu nawigacyjnego. Oznacza to, że będą mieć dostęp, ale nie będą tego świadomi. Po wszystkim kliknij przycisk Udostępnij.